Radia Conchita. Odnośnie ignacji, które nie mogą, mówi się tego, w zasadzie trybunał zmienić, czy zmienić sposób procedowania trybunału. No bo to jest jakaś taka sytuacja, kiedy właściwie nieustannie wracamy do tego pytania, czy trybunał może być sędzią we własnej sprawie, prawda? Znaczy, wiadomo, że trybunał jakby nie ma spraw jako takich, to są sprawy ustrojowe, natomiast mam wrażenie, że to jest kolejna jakby próba też podważenia autorytetu trybunału także i tą drogą. No to jest oczywiście próba podważenia trybunału także tą drogą, aby postawić go w sytuacji organu określającego własne podstawy prawne. No ale nie mamy żadnej innej instytucji. Proszę zauważyć, że pod wieloma względami Trybunał jest bezradny. Trybunał nie ma własnych możliwości egzekucji swoich orzeczeń. Nawet jeśli chodzi o oficjalną publikację w Dzienniku Ustaw czy Monitorze, musi, jak widzieliśmy, w pewnym momencie polegać na dobrej woli innych władz. Gdy tej woli zabraknie, to cóż Trybunał może robić? Ale to nie oznacza, że w takim razie że sędziowie powinni załamać ręce i przestać działać. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta ustawa, przyjęcie tej ustawy podpisanej w skandaliczny, absolutnie karygodny sposób przez prezydenta, jest częścią takiego szerszego działania mającego na celu no takie zmęczenie społeczeństwa, no bo ludzie przecież nie są, 99% ludzi to nie są prawnicy i oni się przestają w pewnym sensie orientować. Proszę zauważyć tutaj pewną taką, coś co ja nazywam socjotechniką świadomie wywołanego bałaganu. Mamy najpierw bardzo skomplikowaną ustawę grudniową, później jest nowa ustawa przygotowana przez Sejm, później na jej miejsce przychodzi bardzo głęboko zmieniona poprawkami senackimi ustawa podpisana przez prezydenta. Ludzie przestają się orientować, o co tam naprawdę chodzi i dokładnie taki jest cel powiedziałbym grupy rządzącej, która działa troszkę na zasadzie takiej zorganizowanej szajki, zorganizowanej grupy przestępczej, między której członkami rozpisane są poszczególne role, składające się na ogólne podważenie konstytucji drogą ustawową. I to nie jest nic innego niż to, o czym z panem rozmawiała parę minut temu pani Dominika Bychawska, która pokazała na bardzo konkretnym przykładzie, jak ta Rada Mediów Narodowych ma w sposób ustawowy podważyć konstytucję. I to dokładnie, tylko że na szerszym gruncie mamy do czynienia w przypadku tej ustawy o Trybunale. Ta ustawa ma drogą ustawową w sposób fundamentalny podważyć konstytucyjne zasady kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce. No to jest właśnie taka sytuacja pewnej bezradności chyba też nas wszystkich, no bo co zrobić w sytuacji, kiedy rząd i prezydent łamią konstytucję, łamią otwarcie? No można liczyć na to, że oczywiście można mieć jakąś tam satysfakcję, że gdy widzi się ten bezrozumny uśmieszek pana prezydenta podpisującego ustawę, to że w istocie on podpisuje wyrok na siebie. Jeżeli nie wyrok Trybunału Stanu za kilka lat, na co bardzo liczę, to na pewno wyrok historii. No, tak się można pocieszać, ale to nie jest jedyne pocieszenie. Mamy w Polsce w tej chwili jeszcze większość doskonałych sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Mamy bardzo dobrych sędziów w Sądzie Najwyższym, odważną i mądrą pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Mamy wielu sędziów sądów powszechnych, którzy, wierzę w to głęboko, są w stanie bezpośrednio stosować konstytucję, a także respektować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bez względu na to, czy będą one opublikowane przez rząd popełniający kolejne delikty konstytucyjne, czy nie. No i wreszcie mamy społeczeństwo obywatelskie, a także mamy sprzyjające polskiej demokracji otoczenie międzynarodowe w postaci Komisji Europejskiej, Komisji Weneckiej, administracji w Waszyngtonie i tak dalej. No to są wszystko atuty, wobec których myślę to właśnie ci, którzy teraz tak łamią prawo, okażą się bezradni. No musimy też chyba pamiętać o tym, to jest taka dziwna sytuacja, bo właściwie wszyscy jesteśmy już zmęczeni
tym, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego, prawda? No jasne, bo oni działają na to zmęczenie. No właśnie. To jest przecież całkowicie działalność taka, działalność z pełną premedytacją, działalność o charakterze przestępczym, jeśli można mówić o przestępstwach konstytucyjnych. No i właśnie na to nie można sobie pozwolić w pewnym sensie, chociaż strasznie dużo się zrobiło takich tematów, gdzie nie można sobie pozwolić na bierność i to też jest w pewnym sensie drenujące. Oczywiście, bo mamy do czynienia z sytuacją, że że prawo nie może wszystkiego przewidzieć. Prawo nie może przewidzieć wszystkich perfidii, wszystkich sztuczek, wszystkich możliwych manipulacji. Prawo przyjmuje pewne i w tym także ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, no przyjmuje pewne sprawy typowe. Kto może przewidzieć, że prezydent będzie tak lękliwy i nieuczciwy, że nie powoła sędziów prawidłowo powołanych? Kto może przewidzieć, że prezydent będzie tak niskiego autoramentu, że momentalnie będzie podpisywał wszystko, co do czego nawet najwyższe autorytety wysuwają wątpliwości? To mógł przewidzieć, że rząd po prostu będzie odmawiał drukowania ustaw. To są rzeczy, których nie można przewidzieć, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją szczególną. Mamy niestety do czynienia z nagromadzeniem złej woli, nieuczciwości po stronie obecnej elity władzy. Dziękuję bardzo. Profesor Wojciech Sadurski, Uniwersytet w Sydney. 14.37, za chwilę informacje, program przygotowała Zuzanna. Także proszę Państwa, nie ma co narzekać, nie ma biedy. W Wiśle wody pełno jest. Do zupy dolewają wody. Tutaj z Miodowej idą do klasztoru, a klasztor nieprzygotowany, a zakonnica mataczy katolicka, która mówi dzień dobry i do widzenia, mówi drodzy bracia, w piątek było tyle zupy, że aż za dużo musiałam wylewać, bo mało kto przyszedł. A dzisiaj przyszło za dużo i nie mam naprawdę co dać. Potem tutaj, proszę Pani, na Lubelskiej przychodzi taka jedna, co u cioci mieszka, oszukana, że mówi, że tu jakaś baba przychodzi z pięcioma, co biją. Ja mówię, słuchaj, ta baba już słaba jest, ona bije tylko facetów, ale też już nie teraz. I nie patrz się w jej stronę, nie gadaj bzdur, nie wywołuj wilka z lasu, bo tu nie ma ani jednego wilka. Na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, gdy jesteśmy pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem, Bugiem, Odrą i Gdańskim i Czechosłowacją, a Wisłą, och i ach, nie ma ani jednego wilka. To może tylko ten Kuba Błaszczykowski w ludzkiej skórze, którego Niemcy też nie za bardzo chcą, po prostu którego Niemcy nie chcą. A tutaj nie ma żadnego wilka, tu nie jest Białystok, tu nie jest Puszcza Białowieska, tu nie jest Anglo-Ameryka-Białystok, tu nie ma ludzi prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma Ewangeliów, nie ma Świadków Jehowy. Wszystko oszustwo. Krzysztof Markowski też oszustwo, bo na Facebooku to, co on podał, to nie jest Krzysztof Markowski. To jest Andrzej Topolski albo Krzysztof Topolski. No, tu płacił jego ojciec rachunki w PESEL-u, jest 06, czyli urodzony w 906 roku. Tego ojciec może być nawet i dziadek, nieważne. Pod adresem Naiwickiej, to była ulica Gagarina. Także wszystko jest oszustwo. Które to oszustwo? Może się nie znać z tym oszustwem, bo to oszustwo XVIII wiek, Makryna Mieczysławska, prawda? Są to takie warstwy, prawda? Jak to z czasów dinozaurów, gadzie warstwy, proszę Państwa. Mało kto wie o Makrynie Mieczysławskiej, a przecież wysławiali ją Norwid, słowacki. Wysławiał Mickiewicz, czcili. Pojechała do samego papieża, na plus do papieża, że papież potem powiedział, że kobieta troszeczkę nie jest pełna rozumów. No ale nabrała miliardy ludzi, pełno osób kłaniało się jej, uczyniono świętą. Makryna Mieczysławska, mega oszustwo, już teraz 21. Wybuchu Powstania Warszawskiego, przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i AK. Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że w zestrzelonym dziś w Syrii rosyjskim śmigłowcu zginęło 5 wojskowych, w tym 3-osobowa załoga. Helikopter został strącony w prowincji Idlib w północno-zachodniej Syrii. Według ekspertów to pierwszy przypadek, gdy w Syrii Rosja straciła od razu aż 5 doświadczonych żołnierzy. Pierwsza połowa tego roku okazała się doskonała dla polskiej branży motoryzacyjnej. Urzędy zarejestrowały ponad 18% więcej nowych aut osobowych. Najszybciej rośnie popyt na minivany oraz samochody sportowe, a także
kabriolety, luksusowe limuzyny oraz na kombiwany i duże SUV. Kolejne informacje w Radiu Tok FM o 15:00. Zapraszamy. Pogoda. Deszcz powodzi się we wszystkich regionach, najmocniej popada jednak na wschodzie. Dla mieszkańców Małopolski, Lubelszczyzny i województwa świętokrzyskiego jest ostrzeżenie przed silnymi burzami z gradem. Najpogodniej będzie na Dolnym Śląsku. Na termometrach od 20 stopni w Katowicach, przez 21 w Trójmieście, Białymstoku i Warszawie, 22 stopnie w Szczecinie, w Poznaniu, Toruniu, Łodzi i Krakowie, 23 we Wrocławiu, 24 w Lublinie, do 25 w Rzeszowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Kończyka.